Montaż aluminiowej kratki wentylacyjnej w drzwiach łazienkowych stalowych. Kupiłem drzwi do łazienki, ale koniecznie chciałem, żeby były to drzwi stalowe pełne, ocieplone. Niestety, ale drzwi nie mają otworu wentylacyjnego, dlatego szlifierka w rękę i do dzieła. Tu nie ma żadnej filozofii, standardowo zaznaczamy sobie docelowo wymiary i wycinamy otwór. Sprawne oko zapewne zauważyło, że nie jest to typowa kratka wentylacyjna drzwiowa, a kratka wentylacyjna meblowa. Ale skoro wszystkie kratki wentylacyjne drzwiowe wyglądają jak z epoki PRL-u, to postanowiłem użyć kratki meblowej 480x80, która według mojej opinii wygląda elegancko i nowocześnie. Jak tę kratkę przymocować do drzwi? Metod jest sporo, od wkrętów po klej, ale ja raczej wybiorę klej, którym przykleję kratkę z dwóch stron. Wracając do montażu, gdy już mamy otwór zrobiony z jednej strony, przewiercam się na drugą stronę, zaznaczając punkty skrajne. I znowu mierzymy, obrysowujemy i wycinamy otwór.
Drzwi są izolowane styropianem, a ten, jak wiadomo, przy krawędziach może się nadpalić. I żeby tego uniknąć, należy ciąć krótkimi cięciami. Pozostawienie odsłoniętego styropianu nie wchodzi w grę i ja postanowiłem zabezpieczyć go wodoodpornym klejem na bazie cementu. Ten odcinek i tak będzie niewidoczny, ale jak jest możliwość i podejście, to lepiej to zabezpieczyć. Teraz tylko należy czekać minimum 2 dni, aż klej wyschnie i kratka wentylacyjna w drzwiach łazienkowych gotowa. Pozdrawiam.